Kochane dzieci, ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Módlcie się. Z winy złych pasterzy wiele z moich biednych dzieci oderwie się od prawdy. Prawdziwa doktryna będzie w pogardzie i to, co jest fałszywe, rozprzestrzeni się w domu Bożym. Otwórzcie swe serca na światło Boga. Jedynie miłując prawdę, możecie osiągnąć zwycięstwo. Uciekajcie od więzów demona, który oferuje wam szeroką bramę. Wybierajcie zawsze ciasne drzwi. Cokolwiek nastąpi, wytrwajcie niezachwianie na drodze, którą wam wskazałam. Znam wasze potrzeby i będę się za was modlić do mojego Jezusa. Odwagi. Wszystko, co oznajmiłam wam w przyszłości, wydarzy się. Naprzód, bez lęku. Ja zawsze będę u waszego boku, choć mnie nie widzicie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.